to siema. Ze mną dzisiaj Krzysztof Król. Troszkę przedstawię Krzyśka. Powiem skąd ja znam Krzyśka. O, tak może będzie najlepiej. Znaczy my się znamy już około 2 lat, ale wcześniej jak Krzyśka oglądałem na internecie. Krzysiek mnie motywował jego filmami, jego podejściem do życia. No i tak naprawdę Krzysiek zajmuje się motywowaniem ludzi. Może powiedz, czym jeszcze dokładnie się zajmujesz? No bo twoje filmiki motywowały mnie do wielu rzeczy, uwielbiałem je słuchać. No ale może ty coś więcej na ten temat powiesz. Jak no to więc, aktualnie wygląda? Ja już wiesz, przez 20 lat w sumie tworzyłem 15 firm, więc zajmowałem się wieloma rzeczami. Od gdzieś tam na początku handlu, przez internet, różniastymi produktami, poprzez organizację imprez, eventów, nawet zrobiliśmy kiedyś w Krakowie, nie wiem czy słyszałeś, Spring Break, taki event nielegalny na 5000 osób. Największa chyba impreza nielegalna w tamtych czasach. Wszędzie o tym mówili. No. I równocześnie wiesz co, ja sam siebie szkoliłem, bo wiedziałem, że ta edukacja tradycyjna, mimo tam, że też z niej czerpałem, to nie jest wszystko i tak naprawdę to nie pomaga w życiu, więc sam zacząłem się szkolić, szukać różnych rozwiązań, źródeł tego, wiesz, jak robić biznes, jak sobie zaplanować życie, jak sobie ułożyć to życie, jak w tym życiu być szczęśliwym człowiekiem w każdej kategorii, czyli po kolei od finansów, przez związki, relacje, planowanie tego życia, zarządzanie emocjami, no i mnóstwo jeszcze jakichś innych drobniejszych elementów. I od momentu, kiedy udało mi się dojść do takiej sytuacji w życiu, że już nie musiałem pracować po to, żeby utrzymać siebie, rodzinę, żeby gdzieś tam spełnić swoje marzenia, czyli ten poziom, wiesz, wolności finansowej, to skupiłem się już w 100% na tym, żeby pomagać teraz innym ludziom. Bo zauważyłem, że to daje mi najwięcej satysfakcji, bo to, że ja zrobię jakiś fajny produkt, nawet jakiś fajny program informatyczny czy coś, to jest dobra rzecz, to przynosi pieniądze, ale najwięcej satysfakcji dawało mi to, że byłem w stanie pomóc innym ludziom też zbudować szczęśliwe życie. No i na tym się skupiłem już od paru lat w zasadzie głównie. No i teraz to, co robię, to właśnie staram się ludziom poprzez różne webinary, filmy, poprzez jakieś szkolenia też na żywo, które co jakiś czas robimy, przekazywać tą wiedzę, przekazywać inspirację, motywację do działania. To, żeby ludzie, wiesz, w takim klimacie, zwłaszcza który w Polsce jest bardzo popularny, czyli klimat narzekania, cały czas tylko wkurzania się na rzeczywistość, obwiniania, wiesz, wszystkich naokoło za swoje problemy, zamiast samemu się wziąć, żeby to sobie życie poukładać fajnie, to żeby ludzie właśnie nauczyli się, jak sobie radzić po prostu w życiu na różnych poziomach, w różnych obszarach. Dobra, Krzyk, czyli można powiedzieć na przykład, że zacząłeś od zera do milionera, tak? No, dokładnie od zera. Tak, tak. To będzie bardzo dobry tytuł. Od zera do milionera. No, zresztą możecie zobaczyć, co tutaj. Tu siedzimy w domu aktualnie. W willi, nie w domu. To nie jest dom, to jest willa. Piękna willa Krzysztofa. Krzysiek, zrobiłeś bardzo znane w tej Polsce wyzwanie 90 dni. Cały czas to działa? Działa cały czas. Cały czas, tak? I nie zamierzam przestawać. No. Powiem ci, że dałem sobie taki po prostu taką obietnicę, że do końca życia będę to prowadzić. Mm. Nie, no to wiele zresztą, wielu masz tych takich spełnionych kursantów tego, którym wyszło. Bardzo dużo. Ja ci powiem, dla mnie, popatrz, spełniłem już wszystkie swoje marzenia. Nie mam co już sobie więcej kupić. No. Nawet ostatnio rozmawiam z żoną i wiesz, święta idą i zastanawiam się, pytam się żony, co byś chciała sobie kupić? Ona mówi, w sumie nic, wszystko mamy. Ja jej mówię tak samo, słuchaj, ja już więcej nie potrzebuję rzeczy, no. co będą dom zagracać. Więc już wszystkie marzenia swoje spełniłem. Zabezpieczyłem finansowo siebie, dzieci, wnuki pewnie jeszcze na przyszłość. Mam cudowną żonę, synka, styl życia taki, że rano wstaję każdego dnia i wiesz, zastanawiam się, na co mam ochotę dzisiaj, co chcę robić. I teraz jakieś nawet moje cele, nie, własne, już mnie tak nie cieszą, bo one już nie są, no dobra, robię sobie tam gdzieś doktorat, ale to już są takie rzeczy, wiesz, niepotrzebne, to już nie są jakieś moje super marzenia, to nie jest coś, o czym zawsze, wiesz, śniłem. Więc teraz największa dla mnie radość i satysfakcja to jest to uczucie, kiedy na przykład, jak zorganizowaliśmy na początku 2020 roku w Krakowie właśnie, w Tauron Arenie, zorganizowaliśmy największe w ogóle w Polsce szkolenie na 2,5 tysiąca osób i to w ogóle szkolenie to był jeden dzień, ale wieczorem tam mieliśmy jeszcze kolację z częścią uczestników, na drugi dzień mieliśmy bieg wspólny, wiesz, taki z przeszkodami, coś jak Spartan Race, tylko my tam mieliśmy swój, no i wieczorem jeszcze mieliśmy imprezę i podczas tego jednego weekendu, gdzie miałem kontakt no, z masą osób, ale kilkadziesiąt osób przyszło do mnie i wiesz, i gdzieś na biegu, biegniemy sobie na tym, wiesz, biegu i każdy, co chwilę ktoś podbiegał i opowiadał mi tak krótko, w parę minut historię, jak jego życie zmieniło się dzięki temu programowi. I usłyszałem od kilkudziesięciu osób słowa, wiesz, usłyszałem od kilkudziesięciu osób słowa, Krzysiek, uratowałeś mi życie, dzięki. I słuchaj, jak przez jeden weekend usłyszysz od tak wielu osób tego typu słowa, jak oni ci opowiedzą, wiesz, z jakich tam czasem bardzo trudnych sytuacji potrafili się wygrzebać dzięki temu, co robimy,
No to jest coś, co najbardziej mnie cieszy w życiu. Ale to jest coś, co daje niesamowitą satysfakcję. To cieszy niesamowicie, jak ja na przykład przez swój kanał, wiesz, przez podróże, przez to, że cały czas staram się pozytywnie podchodzić do wszystkiego, jak staram sobie jakiś cel, żeby go osiągnąć i tak dalej. I właśnie dużo ludzi mi pisze, że ja ich zmotywowałem do tego, że ktoś dzięki mnie podróżuje, ktoś zaczął trenować, ktoś jeszcze, wiesz, chciał schudnąć, zmienić swoje życie. Mnie to tak cieszy po prostu, że takim moim robieniem tak naprawdę nic, bo ja robię coś, co uwielbiam, to spełniam też swoje marzenia, motywuję innych ludzi do robienia tego i to jest mega zarąbiste, naprawdę bardzo, bardzo, no i to cieszy. Szczęście innych cieszy nieraz bardziej niż samo swoje, no. Na pewno wiele osób denerwujesz tam, bo ja widziałem w komentarzach czasem, co ty taki uśmiechnięty chodzisz w ogóle, co to ma być, nie? Ale ja widzę, mogę wam powiedzieć, Piotrek jest na co dzień taki sam dokładnie jak na filmach, no tak, więc no. Uśmiechnięty i ten. Ja tam nikogo nie udaję, ja tam zawsze jestem złą, a jak komuś to nie pasuje, to jest jego problem. To znaczy, że on ma jakieś, nie wiem, smutne. Ja się dziwię, jak komuś może przeszkadzać to, że ktoś się uśmiecha albo się śmieje. No to naprawdę ktoś musi mieć strasznie smutne życie, skoro jego czyjś uśmiech denerwuje, no. A to jest też, wiesz, inspirujesz, no, tak przed chwilą rozmawialiśmy, mówisz, w tamtym roku 25 krajów zwiedziłeś, w tym roku tak, już 30. I to jest stop na ten rok na pewno. Czyli w 2 lata, gdzie jest, wiesz, ludziom się wydaje, że są zamknięci w domu w ogóle i nie można, wiesz, wyjść nigdzie, podróżować, no. Nie można nic zrobić w ogóle ze swoim życiem, a ty w tym czasie 55 krajów odwiedzasz, wiesz, nie? W ciągu tych 2 lat niektóre się powtórzyły oczywiście, no ale jednak byłem i tutaj te granice przekraczałem znowu, tak? W tym roku byłem na każdym kontynencie, tylko nie udało mi się do Australii wrócić, bo zamknięta była. Tak to bym miał okrążony świat dookoła w tym roku. No. Da się. A wiesz, jak niektórzy mówią, sorry, nie da się, bo wiadomo co mamy, nie da się. No da się, no to jest gówno prawda, że się nie da. No. Jak uwierzycie w to, że się nie da, to się nie da. A ja uwierzyłem w to, że ja będę robił, co mi się podoba. No właśnie, no. Właśnie. I pokazałem, że się da jednak, no. I to jest najlepsze. Krzysiek, dobra, powiedzmy, w ogóle powiedzmy ludziom, jak ty się znalazłeś w Tajlandii? Jesteś tu już od 2010, czy jeszcze szybciej? Czy 9? Kiedy przyjechałeś? 11. No to w tym samym roku co ja też przyjechałem w 2011. Mm. Ale ty przyleciałeś na początku do Bangkoku, tak? No, to może opowiedz, jak to się stało i w ogóle jak ty, że ty cały czas tutaj jesteś. U mnie zaczęło się tak, że ja zawsze marzyłem o tym, żeby mieć żonę Azjatkę. No. Na pewno nie jesteś jedyny. I tego początku historii się nie spodziewałeś. No więc, popatrz. No, więc zawsze marzyłem, żeby mieć Azjatkę, tylko w Krakowie za dużo Azjatek nie ma, nie? Więc nie miałem za wielkiego kontaktu i ten. I stwierdziłem w pewnym momencie, taka po prostu mnie naszła myśl, że właśnie tam w 2011 roku to było bodajże, że ja muszę polecieć tu gdzieś do Azji. I zacząłem poważnie na ten temat myśleć, wybrałem sobie Tajlandię jako taki kraj, który no najbardziej, wiesz, z tego, co na internecie mogłem przeczytać, mi się spodobał. I kilka, słuchaj, tam tydzień bodajże po tym, dostaję maila od gościa Andrzeja, zresztą pozdrawiam bardzo Andrzeja, który dzisiaj jest moim przyjacielem. Natomiast wtedy dostałem od niego maila, on przeczytał jedną z moich książek i miał jakieś pytania odnośnie tej książki. Konkretnie to na temat tam relacji damsko-męskich i ten i temat. I na końcu napisał, PS, mieszkam w Bangkoku. I ja mu odpisałem, wtedy, słuchaj Andrzej, ja ci wszystko cię nauczę i tak dalej, będziemy rozmawiać, a ty w zamian opowiedz mi o tej Tajlandii. No. Słuchaj, po chyba naszej, przy drugiej naszej rozmowie na Skype'ie, ja już miałem bilet kupiony do Tajlandii. Pierwszy na początku, delikatnie, jeszcze bezpiecznie, wiesz, wybadać teren, więc na 3 tygodnie tylko kupiłem. Na grudzień i tam kawałek po nowym roku. W pierwszy dzień, jak ja tutaj przyleciałem, to już wiedziałem, że będę tutaj mieszkać, natomiast w ciągu trzech pierwszych dni podjąłem decyzję finalną, że po prostu wszystko mi się tu podobało. To było, wiesz, nagle miejsce dla mnie, w którym uśmiechnięci ludzie są. Co jest najważniejsze w tym? To ludzie emanują energią, oni się wszyscy uśmiechają. To jest kraina uśmiechu zresztą, no. Więc uśmiechnięci ludzie, jedzenie ostre, które ja zawsze uwielbiałem, oprócz tego pogoda, palmy, ocean, no piękne rzeczy po prostu, mnóstwo jeszcze, wiesz, wolność dużo większa niż w Europie na przykład, zasady prowadzenia biznesu, no wolność ta na ulicach nawet, na ulicach, którą się czuje po prostu, że tu każdy, wiesz, chce sobie założyć biznes, wystawia stragan na ulicę i sprzedaje. Nie ma sanepidu, kas fiskalnych, tego typu rzeczy, nikt ci nie przychodzi z tego typu tematami. Więc to mi się strasznie spodobało i stwierdziłem, dobra, przeprowadzam się tutaj. Tylko przyleciałem do Polski na 3 miesiące, pozamykać sprawy, wiesz, powynajmować mieszkania. 2 operacje sobie zrobiłem, nie, bo myślałem, że tu służba zdrowia jest słaba, bo wiesz, drugi koniec świata, kraje trzeciego świata, jak to ludzie mówią, a później... Przepraszam, że cię przeszkodzę, ale to jest dla mnie najlepsze, jak ktoś mówi, ty mieszkasz w Tajlandii, to jest przecież trzeci świat. Ja mówię, dobrze, to jedź do Bangkoku i zobacz ten trzeci świat. Znajdź mi miasto w Europie, które ma tyle wieżowców, co Bangkok na przykład. Ale i to jest ten trzeci świat. Ty, ale byłeś pewnie w szpitalu nieraz. No, tutaj choćby Bangkok Hospital, to jakbyście do hotelu szli, może nie 5-gwiazdkowego, ale dobrego hotelu po prostu.
No, więc szpitale są takie, no jeszcze tego nie wiedziałem. No ale dobra, zrobiłem wszystko w kwietniu, słuchaj, przyleciałem tutaj z dwoma walizkami i steczką i zacząłem budować sobie tutaj życie. No. Słuchaj, bardzo szybko ogarnąłem już, wiesz, wizę biznesową, później po paru miesiącach już miałem założoną firmę. Po roku od mojego przylotu, nawet nie cały rok minął od tego, jakby wiesz, tam kwietnia wtedy 2012, poznałem moją żonę. Po 4 miesiącach się oświadczyłem, bo no, od pierwszego dnia, słuchaj, my od pierwszego dnia tak po prostu się spodobaliśmy sobie nawzajem. No i do dzisiaj już tyle lat, nie? Razem jesteśmy szczęśliwi, więc bardzo szybko, nie? W ciągu w zasadzie 2 lat to już miałem narzeczoną, biznes tutaj i to biznes, wiesz, który no mega, bo wystrzeliliśmy, tutaj zrobiliśmy aplikację mobilną do nauki języków, której do dzisiaj no, 3 miliony osób używało, więc no, po całym świecie ludzie. Zaczęliśmy, wiesz, to rozwijać i ten i bardzo szybko ułożyłem sobie tutaj życie. Ale co mi się podobało, że w zasadzie do dzisiaj to cały czas ten kraj mi się podoba. To nie było coś takiego, że ja się zakochałem w Tajlandii. Oczywiście, wiesz, był ten okres zakochania, czyli taki, wiesz, po prostu bezkrytycznie patrzenie, że to jest wszystko piękne i najfajniejsze. No tak, w dziewczynie się zakochujesz. To ja się tak zakochałem. Pierwsze pół roku najlepsze. No właśnie. Później coraz gorzej. Nie, ale właśnie później nie było tak źle, wiesz, dostrzegałem jakieś wady, ale i tak później ta ilość zalet do wad to jest po prostu tak gigantycznie dominująca nad tymi wadami, że dalej mi się tu podoba i nie zamierzam nigdy, wiesz, ten dom kupiliśmy 3 lata temu i ja go, wiesz, tyle serca tu włożyłem pracy, zresztą no opowiadałem ci, ile tu remontów, renowacji wszystkiego porobiliśmy, bo ja wiem, że to jest dom, w którym ja chciałbym umrzeć, ja się nie chcę nigdzie stąd ruszać, tu mi jest dobrze. Prowadzę sobie, wiesz, szczęśliwe życie i to jest najlepsze, że mogę, wiesz, dzięki temu, że mamy tą technologię dzisiaj, to ja mogę mieszkać tutaj, a później inspirować, gdzieś motywować, dawać narzędzia do zmiany życia ludziom z całego świata, jasne, nie? Więc, tak. Więc to jest piękna sprawa. No i tak wygląda pokrótce moja, wiesz, historia w Tajlandii. Oczywiście tam było jeszcze tyle przygód po drodze różnych, zresztą sam wiesz, ile to jest przygód, tu przylatujesz i... No, ale z Tajlandią tak jest, no, jak przyleciałem też w 2011 pierwszy raz, to już w pierwszym, od razu się zakochałem w tym kraju. I teraz jak ktoś się zawsze mnie pyta, kurde Piotrek, tyle krajów widziałeś już na świecie, już w sumie w 75 krajach byłem, na 195, myślę, że w ciągu 2 lat już tą połowę przełamię, tą barierę połowy. I każdy się mnie pyta, to który najlepszy? No, no prawie w każdym kontynencie byłem, oprócz Australii. Dla mnie zawsze Tajlandia będzie, poleć do Tajlandii, zakochasz się. No, no nie ma takiej możliwości, to jest po prostu mistrzostwo świata. No, w Tajlandii oczywiście jest dużo wad, tak jak Krzysiek mówił, ale ja tam zawsze i tak staram się więcej widzieć plusów niż minusów i ja w Tajlandii zawsze widzę więcej plusów niż minusów, tego wszystkiego. A też wydaje mi się dodatkowo, wiesz to, że nie każdy, dla nie każdego będzie tutaj więcej zalet niż wad, bo są tacy ludzie, którzy po prostu lubią inny styl życia. No my jesteśmy, nie ukrywajmy tego, troszeczkę outsiderami, nie? troszeczkę. Tak, no nie ma co gadać, no tak. Że ludźmi, co powiedzą, można powiedzieć, alternatywny tryb życia, nie? Jak było w tym w Las Vegas, alternative lifestyle i ten. I nam się to podoba, nie? Bo to jest właśnie wolność. Tu człowiek, który chce żyć sobie na swoich zasadach, jest w stanie to robić, nie? Jest w stanie to robić. No w dzisiejszych czasach to jest czasem tam utrudniane, ale dalej jest i tak bardziej spoko, nie? Niż na zalety. No tak, dobrze powiedzieć, bo niektórzy na przykład wolą ułożoną Europę, gdzie ja na przykład nie lubię tej ułożonej Europy. Dla mnie w Europie praktycznie w każdym kraju jest tak samo, wszystko jest podobne, jest, wiesz, wszystko tylko jakieś zasady, a przyjedziesz do takiej Azji i jesteś w ogóle w zupełnie innym świecie, no. Tutaj żyjesz swoimi zasadami, a ja takimi, jak ktoś ci ustali. No wiadomo, że tam niektóre trzeba przestrzegać, ale, no ale tu czujesz wolność. A nie jak tam za wszystko mandat możesz dostać. No. A tutaj, żebyś dostał, no to... Rozmawialiśmy właśnie, przed chwilą, że dostałem mandat. Tutaj jest chyba jeden fotoradar u nas na wyspie i jechaliśmy... Ja myślałem, że on nie działa, tak szczerze mówiąc. Ja nie wiem, czy dalej działa, jeszcze pewnie nie, wiesz, patrząc na tutaj technologię. Natomiast dostałem mandat... Niby było ograniczenie do 50, ale nikt do 50 nie jeździ, tam każdy z tobą przynajmniej, nie? No ja miałem 140, bo tyle na mandacie pokazane, do domu i oficjalnie 500 batów kary, nie? Czyli 65 zł mandatu. A w Polsce prawo jazdy wzięte, kłopoty, mandat. Nie, i to jest, wiesz, na przykład Tajlandia tutaj, skutery są niebezpieczne, o czym wiesz. Ale wiesz, co ci powiem, pierwszy raz od 10 lat mi się to zdarzyło. Nigdy nie miałem. Ale to i tak wytrwałeś, naprawdę. Wszyscy moi znajomi, którzy przyjeżdżają, każdy za każdym razem, gleba. No to jest naprawdę jedna z najniebezpieczniejszych rzeczy tutaj w Tajlandii, co się może stać, wypadek na skuterze. Każdy to przechodzi. No Tajlandia jest tam w top 3 na drogach najniebezpieczniejszych. No tak, a ja 10 lat nic, mówię, a mi się to nie zdarza. I przez kota się wywalił. Ale to jest, Piotrek, nie wiem, czy widzieliście statystyki, bo to dotyczy skuterów w Tajlandii. No.
A jak spojrzysz na rozdział, wiesz, ilość tam wypadków śmiertelnych czy czegoś, no, jeśli chodzi o samochody, no, to samochodami jest bezpieczniej w Tajlandii jeździć niż w Europie. Tak, jeśli chodzi o samochód. No. Czyli te wszystkie wypadki, tam 90% wypadków czy śmiertelnych czy coś, no, to są skutery właśnie. Cztery, no. A samochodem jest prościej, bo tu ludzie jadą, sam zauważyłeś na pewno, jadą, wiesz, pod prąd, na czerwonym świetle i ten, ale powoli i płynnie. No, no tak, tak. Więc tak. Jak się już kręcisz po prostu w sposób jazdy w Tajlandii, czyli taki, że tu skutery wszystkie we wszystkie strony jeżdżą dookoła ciebie, czy coś, to tak naprawdę jest dosyć bezpiecznie, nie, samochodem. Tak, tak, też tak uważam. Czy masz coś takiego, czy na przykład, bo ten kanał ja też lubię, jak motywuję ludzi. Jak możesz ludzi zmotywować na przykład, żeby nie siedzieli w Polsce, nie narzekali, żeby coś zaczęli robić ze sobą? Wiadomo, ja nie mówię każdemu, żeby wyjechał, oczywiście nie, bo jeżeli każdy wyjedzie, to w ogóle będzie masakra. Ale jak się motywować do dobrego życia, żeby nie wstawać rano i już chcieć umrzeć, po prostu, żeby być załamanym od rana, że moje życie jest najgorsze i tak dalej. Ty uczysz tych ludzi, jak to robić, swoich kursantów. Czy masz jakiś na przykład jakiegoś, nie wiem, w paru słowach powiedzieć, jakoś zmotywować? No oczywiście zapraszam na Krzyśka kanał też, Wyzwanie 90 dni, tam zobaczycie bardzo dużo filmików. W które dni wrzucasz przeważnie? Poniedziałek, piątek. Znaczy, to się będzie zmieniło, tak zawsze było, poniedziałek, piątek. Tak, chyba 850 filmów wrzucone. No. Zawsze jest poniedziałek, piątek. Także możecie Krzyśka pooglądać, posłuchać. Też robię Krzysiek live oczywiście na żywo. No, możecie zaglądać też na Wyzwanie 90 dni. Ale czy masz parę takich słów, które po prostu byś mógł przekazać ludziom? Jak najlepiej zmotywować? Pierwsze to jest przede wszystkim zdać sobie sprawę z tego, że życie jest bardzo krótkie. I bardzo krótkie nawet nie w perspektywie tego, że o, mam przed sobą, mam dzisiaj 30 lat na przykład i zostało mi jeszcze 50 średnio, to jeszcze wszystko mogę zrobić. Nie, bo człowiek w różnych okresach życia ma różne priorytety. I na pewno sam zauważyłeś też, nie, że no dobra, ty tam imprezujesz dalej grubo. Ale już pewnie mniej niż jak ktoś młodszy, nie? No tak. No właśnie. Nie, no chociaż... Nie, wiesz co, więcej? Nie, dobra, sorry, zrobię przykład. Dobra, ja jestem złym przykładem, bo jak byłem młodszy, ja byłem strasznie w sport zapaczony. Ja tylko trenowałem. Jak gdzieś szliśmy na imprezę z kolegami, ja zawsze byłem kierowcą, bo ja nie piłem. Ja byłem strasznie w to zapaczony i, znaczy, wiadomo, tam zawsze się coś czasem zdarzyło poimprezować. Ale teraz moje życie się na tyle zmieniło, że mogę sobie pozwolić na wszystko i po prostu uważam, że w życiu muszę mieć balans taki. Że troszkę się rozerwać, ale też muszę cały czas trenować. 55 krajów, 2 lata, w każdym 4 imprezy i jest statystyka, jest balansowa. Nie, no, no dobra, przyjmuję, że ostatnie 2 lata z tymi imprezami było tak troszkę gorzej niż wcześniej, ale nie, żeby nie było, że jest to jakaś patologia, oczywiście nie, nie. Ja wiem po prostu, ile mogę, raz na czas się rozerwać, a tak to trenuję cały czas. No ale wiadomo, że później ale się zmienia, że masz inne priorytety, no, po prostu, nie? Widzisz, na przykład wcześniej pewnie bardziej ci zależało na sporcie, teraz bardziej podróżowanie, nie? No tak, no bo wiesz, no... Jakby nie patrzeć z wiekiem, na przykład ludzie mówią, a kurde, bo tylko ci na tym zależy, czemu w sport nie pójdziesz. Ja przez sport 12 lat, nie, czekaj, od 2010 czy 2011, tak cały czas tylko był sport, wszystkie pieniądze tylko w to wkładałem. Zbierałem cały rok do Tajlandii i tak dalej i nigdy z tego nic nie miałem. Teraz przez podróże ja zacząłem wreszcie zarabiać takie pieniądze, że dzięki temu nawet w sporcie zacząłem zarabiać. I to wszystko przez podróże się stało, dzięki mojemu kanałowi. No właśnie, dzięki te priorytety się po prostu zmieniają, nie? Człowiek... No i no, tak, no i ludzie, wiesz, ludzie mówią, ale dlaczego nie pójdę stricte do organizacji sportowej, a nie na przykład jestem w fejmie, bo żeby realizować marzenia. Ale bycie biednym całe życie i wsadzanie wszystkiego, to nie jest realizowanie marzeń, bo bez tego nie da rady realizować marzenia. Skoro ja zarabiam w jednej organizacji dobrze, przez podróże zarabiam dobrze i wszystko moje się rozwija przez to połączone ze sobą, to po co ja mam iść do organizacji, która nic mi nie będzie płaciła? A ludzie, wiesz, ludzie mają jakieś takie podejście, że gdzie moje ambicje? Ale co mają ambicje do tego? Ja tu się też biję z osobami, które potrafią się bić. Ja się nie biję z byle kim, który przychodzi od razu bić. No, może ambicje tylko swoje, a nie ich, nie? O właśnie, to... ja żyję swoim życiem i moimi ambicjami, a nie czymś, kto mi coś powie. I wy też tak róbcie. Pamiętajcie, wasze szczęście jest najważniejsze dla was samych, a nie uszczęśliwianie kogoś na siłę. I to tak, chciałem w drugim tak, punkcie powiedzieć właśnie, tak być, bo to jest to, nie? Pierwsza rzecz to jest właśnie priorytety, nie? Ja to widzę po sobie, wiesz, jak byłem, kurczę, na studiach czy coś, imprezowałem 5 dni w tygodniu. Teraz jak już jestem, wiesz, ojcem i tak dalej, poza tym już się wyimprezowałem w życiu, po prostu już mnie to nie cieszy, więc mam inne priorytety, inaczej wolę spędzać czas, nie? Tam czasem na imprezkę się wyskoczy, wiadomo, ale się zmieniają te priorytety, czyli człowiek ma 30, 40, 50, 60 czy 20 czy 70 lat, to ma inne priorytety, czyli twoje życie i to, co teraz na przykład mógłbyś robić czy mogłabyś robić, to za jakiś czas nie będzie już cię nawet cieszyć, nie będziesz chciał już tego robić w ogóle, to już przejdzie, przeminie i nie wróci nigdy, nie? Więc to jest pierwsza rzecz, żeby sobie to uświadomić, że kurczę, teraz trzeba działać.
nie siedzieć, nie czekać, aż się lepsza sytuacja na świecie zrobi, aż będzie lepsza sytuacja gospodarcza, aż będzie lepsza sytuacja ekonomiczna, tylko jak ktoś ma jakieś marzenia, to trzeba sobie zdać sprawę z tego, że po prostu masz jedno życie i w nim zacząć działać. Tak. Kolejna sprawa to jest to, żeby właśnie odnaleźć swoje marzenia, a nie czyjeś. Ludzie patrzą, wiesz, na Instagramie zwłaszcza i nawet patrząc na Instagrama, to tam masz wybrane najlepsze jakieś wycinki z życia różnych osób. Często jeszcze stuningowane straszliwie, albo często w ogóle nieprawdziwe, nie? I jak teraz człowiek siedzi w domu właśnie, zamula cały czas i patrzy tylko, wiesz, na Instagramie, na Facebooku, wszyscy mają takie zajebiste życie, tu mają takie piękne kobiety dookoła siebie, super samochody, każdy ma w ogóle zegarki za milion i ten, wszyscy żyją na high life'ie 24 godziny na dobę, non-stop, to faktycznie człowiek sam popada w depresję. Chodzi o to, żeby zacząć sobie swoje cele jakieś, okej, chcę zrobić to w ciągu najbliższych 3 lat w życiu, to zacznę dzisiaj i zrobię jakiś mały kroczek chociaż w tym kierunku, nie? Żeby zacząć od czegoś, bo później im człowiek dłużej to robi, tym jest łatwiej. Tak. Zawsze łatwiej. Najtrudniej jest zacząć, wykonać ten pierwszy krok. Ja to cały czas mówię. Pierwszy krok jest najważniejszy. No. I później jest łatwiej, dużo łatwiej. I później po prostu kontynuować i rozwiązania człowiek zawsze znajdzie. No. Ludzie szukają, wiesz, wymówek mnóstwo, bo jestem za młody, za stary, nie mam pieniędzy, nie mam znajomości, nie mam znajomych czy czegoś takiego, a tak naprawdę zasoby nigdy nie są problemem. Wiek nigdy nie jest problemem. No dobra, jak nie wiem, ja bym chciał zostać teraz piłkarzem najlepszym na świecie, to bym nie został, wiadomo. Trzeba realistycznie na to patrzeć, tak. Nie? Natomiast wiek nie jest problemem w większości rzeczy, które możemy robić. Pieniądze nigdy nie są problemem. Pieniądze zawsze człowiek zdobędzie. Jak faktycznie chce, to znajdzie sposób. Wiedza, jak coś zrobić, jak nie masz doświadczenia, nie masz w czymś, nie jesteś ekspertem w czymś, tego się można nauczyć, nie? Każdy się kiedyś uczył tego. Ludzie, znajomości, każdy kiedyś nie miał znajomości, przecież nie rodzą się ludzie i od razu mają znajomości dookoła siebie, tylko gdzieś sobie to zdobywają, więc trzeba wywalić wtedy te swoje wymówki po prostu na śmietnik. Mm. Przestać pozwalać, żeby one ograniczały człowieka w życiu, bo kurczę, no życie naprawdę mamy jedno. No tak. Mamy jedno i to wiadomo, buddyści tutaj naokoło wierzą, że reinkarnacja, ale ja tam wolę się skupić na tym, co jest w rzeczywistości. I wtedy, jak zacznie się to robić małymi kroczkami, to stopniowo to życie zaczyna się zmieniać. A później jest już dużo łatwiej. Jak już coś się osiągnie, to już jest dużo łatwiej. Na pewno tobie też pierwsze 2 filmy na YouTube było ciężko wrzucić, nie? Jak w moim marzeniu, to w ogóle jak ja zaczynałem z YouTube'a, było po prostu, wiesz, żeby mieć na życie w Tajlandii. W ciągu 2 lat po prostu się zrobiło tak, że mnie stać i na podróże, na życie w Tajlandii, jeszcze żeby odkładać tego. A to, no, 3 lat w sumie, 3 lat, no. Ale tak naprawdę już po pierwszym roku miałem tak, że spokojnie mogłem sobie podróżować za to. A wiesz, moim marzeniem nigdy nie było być YouTuberem. Ja to po prostu sobie wpadłem od tak, a może spróbuję, zacznę nagrywać filmika na YouTube. I się udało. Ale kroczek po kroczku i przede wszystkim systematyka. Bo jak ja na przykład mój kanał bym prowadził tak, że wrzucałbym raz w tygodniu filmik z tym, co mam, to myślę, że spokojnie by był dużo słabszy, dużo mniej by osiągnął i tak dalej. A ja cisnę. Przez całe 3 lata cały czas teraz cisnąłem i jeszcze będę dalej cisnął, bo mam swój cel, to jest milion, na tym filmiku wam obiecuję, że go osiągnę. Na pewno. To zrobię. Ty pamiętasz, jak kręciliśmy film 1,5 roku temu jakieś? No. I cel był chyba 100 tysięcy wtedy. 100 tysięcy. No wtedy miałem, jak byłem tutaj u ciebie, to miałem coś koło 70, jakoś tak, bo to zaraz było, jak wróciłem po mojej wyprawie po Azji, wtedy miałem około 70. Minęło 1,5 roku, mam już 250. I cel milion, nie 10 razy większy. I cel milion, dokładnie. Ale to jest do zrobienia, ale ty właśnie robisz to małymi krokami. A co jest najlepsze, to robisz tak samo, popatrz się, bo na twoim przykładzie można tutaj ludziom pokazać, nie? No bo sukces osiągnąłeś bardzo duży, jeśli chodzi o YouTube, podróże, te sprawy. I ty robisz, popatrz, miałeś na pewno filmy, które słabo szły, nie? Albo nawet jakieś tam miejsca, pojechałeś do jakiegoś kraju i tam dużo widziałeś gorzej, nie? Że był spadek, oświetlić coś. Tak, ale dalej nagrywałeś to nie było tak, a dobra, już się wypaliło, nie ma co spróbować, to wracam do domu i będę tam siedział. Nigdy tak nie można. Przed topem. Cisnąć cały czas, na przykład wiesz, co jest normalne? Ja nigdy nie wpadłem w algorytm. To jest tak, że wiesz, wpadniesz w spiralę i nagle twój film, który na przykład jest, nie wiem, byle o czym, osiągnie 2 miliony, bo go wszędzie go zaczną promować. Ja cały czas małymi kroczkami, ale cisnę. I co miesiąc jest parę milionów, wiesz, jest 1,5, 2 miliony, 3 miliony, ale dlatego, że cisnę. I o to chodzi właśnie, żeby się nie poddawać. No później właśnie swoje. Wytrwałość, nie? Po prostu i szukanie. I widzisz też, ulepszasz te filmy cały czas. Tak. Widzisz, tu drona dołożyłeś w którymś momencie, nie? Lepsza kamera. I przede wszystkim chłopaka, który mi robi te filmy. Już po prostu zacząłem zarabiać tak na tych filmach, że sobie pozwoliłem, żeby komuś dać jeszcze pracę, żeby ktoś też mógł się rozwijać w swojej kwestii, że montażu filmu. Dla mnie to jest lepiej, bo mam więcej czasu, bo jak ja codziennie to robiłem, to traciłem około 2-3 godzin z dnia. A teraz mogę na coś innego wykorzystać. To też ale jest to jest, zauważ, że na przykład strukturę i filozofię działania stosujesz tą samą, co stosowałeś wcześniej w sporcie. Tak. Przy sporcie też wiedziałeś, że kurczę zaczynałeś i efekty od razu nie przyszły, nie? Oczywiście. Zajęło ci to, no mówisz, 12 lat treningów hardkorowych, żeby zostać mistrzem i później wziąłeś ten sam schemat, to mi przypomina Arnolda Schwarzeneggera na przykład, nie?
Tak, jak on samo. To miał, no właśnie, wziął, to najlepszy przykład. Wziął schemat, nie, na przykład z kulturystyki i przełożył to później na bycie najlepiej opłacanym aktorem, a później jeszcze na politykę. I ty tak samo robisz, schemat właśnie, wiesz, wytrwałość, ciągłe doskonalenie, ciągłe tak, wcześniej robiłeś treningi, to teraz nagrywasz filmy codziennie, nie? Tak, treningi tak, dalej robisz, nie? Dalej, ale też filmy. Ale doszły filmy, nie? Tak, i tak. Pewnie jak ci się to znudzi na przykład za parę lat, no, pewnie przyjdzie taki moment, jak już pewno, świata ci braknie po prostu do zwiedzania, to wymyślisz sobie jakąś trzecią zajawkę, ale wtedy zastosujesz te same dokładnie strategie, co z tych, więc tak, uczcie się od Piotrka tak samo, tak, praktycznie. Małymi kroczkami na sam szczyt. Dobra, Krzysiu, dziękuję bardzo. Dzięki za wywiad. Zostawcie suba, pozdrawiamy serdecznie z pięknego Phuket. Na razie. Cześć.